Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, przemawiając przed Wysokim Parlamentem w imieniu Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej, jest to z jednej strony wielki zaszczyt, ale z drugiej strony to wielka historyczna odpowiedzialność przed własnym narodem. Naród polski w okresie przygotowawczym poniósł duże straty i wyrzeczenia. Zniszczony został polski przemysł włókienniczy, chemiczny, tekstylny, zniszczony polski handel, transport, usługi. Upada polskie górnictwo i hutnictwo. Bogdanka to rentowna kopalnia węgla znajdująca się w Łęcznej koło Lublina. Jeszcze długo będziemy potrzebować węgla, węgla energetycznego, ale również tego węgla dla odbiorców indywidualnych. Stąd rząd... Szanowni państwo, po wielu latach dewastacji polskiego górnictwa, likwidacji kopalń, wydobycia węgla, prowadzenia polityki najgorszej wobec górnictwa, polskiej energetyki. Słyszymy takie słowa premiera Sasina. To jest walka o przeżycie narodu polskiego, a oni się budzą po kilku latach. To znaczy, że te wszystkie projekty, które Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych przesyłał do rządu premierowi Morawieckiemu, w tej chwili obnażają ten rząd. To była celowa polityka likwidacji, doprowadzenia do takiego stanu, w którym Polacy, mając 85% całego węgla w Europie, nie potrafią kupić 3 ton węgla, żeby swoje mieszkania ogrzać. Polacy będą niestety, ale marznąć w zimie. Zubożenie energetyczne się powiększa. Prowadzi do tego tylko i wyłącznie polityka, wroga polityka rządu PiS, który, tak jak powiedziałem, systematycznie ogranicza wydobycie węgla. A projekt przejęcia społecznej kontroli nad spółką PGG to jest w tej chwili, proszę państwa, najważniejsza sprawa, aby powstrzymać te wrogie działania wobec polskiego górnictwa, tego rządu, który jest na usługach obcych korporacji. I apeluję do was wszystkich, abyście wsparli ten program, który przygotowaliśmy, i chcemy, aby prezesem PGG była doświadczona osoba. Taką osobą jest inżynier Krzysztof Tytko z Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. My zrobimy audyt na jednej z kopalń i pokażemy, jak można efektywniej wydobywać węgiel. Likwidacja marnotrawstwa, patologii, od ściany po sprzedaż węgla. W tej chwili pośrednicy zarabiają ogromne pieniądze na Polakach. Z tym musimy skończyć wreszcie i jeszcze raz apeluję, wspierajcie, rozmawiajcie z górnikami, z przedstawicielami związków zawodowych. Oni wreszcie muszą się obudzić. Przestać współpracować z tym zdradzieckim rządem, który prowadzi nas do katastrofy. Jeszcze wszystko w naszych rękach, także zmobilizujmy się i walczmy, abyśmy nie musieli marznąć w zimie. Niszczone jest polskie rolnictwo wraz z otoczeniem i przetwórstwem rolno-spożywczym. Restrukturyzacja poszczególnych branż okazała się ich likwidacją, co przyczyniło się do bezrobocia, które dzisiaj oficjalnie wynosi 3,2 miliona, to jest około 18%, a z bezrobociem ukrytym to jest około 5 milionów ludzi, około 28%. Do tej pory Unia zarobiła na Polsce dziesiątki miliardów dolarów na eksporcie do Polski swoich nadwyżek produkcyjnych. To my utrzymujemy w Unii od 1 do 1,5 miliona miejsc pracy. Czas na zadośćuczynienie. Przystępując do Unii, interesuje nas tylko pełne partnerstwo od pierwszego dnia. Przypominam, że to naród polski pierwszy stawił czynny opór
faszyzmowi i przyczynił się do pokonania hitlerowskich Niemiec. Pokonał komunizm, o czym przed 20 laty nikt nawet nie mógł pomyśleć. Przyczynił się do obalenia muru berlińskiego, przez co stworzono szansę do poszerzenia Unii Europejskiej. Chcemy być pełnoprawnym członkiem Unii. Naszą równoprawność traktujemy jako wartość nadrzędną. Jesteśmy eurorealistami. Przestrzegam Brukselę i Strasburg. Jeżeli Polacy zostaną oszukani i skutkiem manipulacji elit politycznych Polska zostanie wcielona w struktury Unii na zasadach braku partnerstwa, to Polakom nie zabraknie odwagi i determinacji, aby wystąpić z Unii Europejskiej. Tak więc przyjęcie Polski do Unii na nierównych zasadach może być początkiem końca takiej Unii, Unii służącej bogatym kosztem biednych. My Polacy mamy swój honor i swoją godność. Żadnej jałmużny nie chcemy. Żądamy i wierzymy, że Polska zostanie potraktowana uczciwie i po partnersku. Do tej pory Unia Europejska, broniąc nieludzkiej globalizacji, tłumaczy polskim władzom, że były to koszty restrukturyzacji gospodarki. Polskie władze tłumaczą polskiemu społeczeństwu, że to ofiara, którą musimy ponieść. Samoobrona tłumaczy polskiemu społeczeństwu, że są to zasady nieuczciwe, nierównoprawne i nie do przyjęcia. Samoobrona mówi dość zniewolenia ekonomicznego Polski i Polaków. Samoobrona mówi: jednoczmy Europę z zachowaniem hierarchii wartości. Człowiek, rodzina, praca i godne życie. Dziękuję bardzo.